Film Powstanie Warszawskie to 112 tysięcy pokolorowanych klatek. To 2 lata pracy, to całej grupy ekspertów. Film Powstanie Warszawskie to wreszcie ponad 150 rozpoznanych uczestników Powstania Warszawskiego, którzy w tym filmie występują. Coś, co było dla nas największym wyzwaniem przy powstawaniu tego filmu, to skala pracy. Nikt nigdy nie przygotował jeszcze takiego dzieła. Były próbki nadania dźwięku filmom niemym, ale myśmy przeprowadzili całe udźwiękowienie. Nagraliśmy nie tylko dźwięk tego, to co mówią aktorzy, nie tylko nagraliśmy to, co słychać w tle, ale nagraliśmy dźwięki walczącego miasta. Innym olbrzymim wyzwaniem było pokolorowanie tego świata, który był nagrany na taśmie, która zabrała mu barwę. Każdy kolor trzeba było sprawdzić, każdy obszar kolorystyczny i ewentualnie wprowadzić korektę, skorygować ręcznie. Ten film nie tylko podobał się jego twórcom, ale również ludziom. Przez pierwsze 1,5 miesiąca ten film zobaczyło 550 tysięcy ludzi w kinach, co jak na film jednak w obrazie dokumentalny jest wynikiem znakomitym. Film w tej chwili jest przygotowywany do premiery międzynarodowej. Zostaną w nim wprowadzone pewne zmiany. Musimy pokazać Powstanie Warszawskie w taki sposób, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy zagranicznego. Ten film jest ciekawy formalnie, nie było jeszcze takich filmów na świecie i uważamy, że w ten sposób przyciągniemy uwagę zagranicznego widza do samego wydarzenia, o którym chcemy za granicą opowiadać.